Także witam serdecznie w drugim odcinku co do poradnika mojej kariery, ale także zapraszam na Discorda, gdzie wyszedł niewielki update, tam jedną rzecz dodałem, w zasadzie to nie ja dodałem, z pomocą jednego z użytkowników, który tam też jest oznaczony, link do jego kanału też będzie w opisie, ale też troszeczkę planuję przebudować troszeczkę tą karierę i na innym kodzie napisać. W sensie zmienić całkowicie ten kod, ale to wkrótce. I teraz tak. Poradnik na temat tej rzeczy, którą właśnie dodałem, czyli jaką jest data i stan konta, który na razie nie ma sensu, ponieważ no sklepu ze sprzętem nie ma, ale sobie tutaj odpalamy indeks. Chociaż chciałbym, żeby to się nazywało inaczej, ale teraz bym musiał wszystkimi plikami to zmieniać. Mamy tutaj, co robimy, jak mamy ten, to tutaj najlepiej żadnych spacji, żadnych enterów, czegokolwiek nie robimy. Tylko to, co ja pokażę, jeżeli tutaj, które dzisiaj jest, 7 marca, dodajmy na przykład 7, jeśli nie działa mi numer, jest włączony, insy jest włączone, 7. No to było 7 lipca w ogóle, 7 marca 2023, przykładowo, no tam wygraliśmy w Fiskapie, ale ja nie wygrałem, ale dajmy $100, to jest chwila, to jest 443 zł około, więc zmieniliśmy tylko te wartości, już nawet nie są wartości, bo to nie ma nic ten, ale zapisałem to, więc wchodzimy jeszcze raz w ten folder, wchodzimy w ten indeks i co tutaj mamy? Się zmieniło faktycznie data i stan konta. Oczywiście będę z tej serii poradników nagrywał więcej. Przy okazji może jak będzie jakaś większa zmiana niż to co teraz jest, przy okazji jak jeszcze będzie jakaś większa zmiana niż to co jest teraz, to po prostu nagram osobny odcinek. A tak to jeżeli będą takie drobne zmiany, to wspomnę o tym na bieżąco. Pamiętajcie o subskrypcji, to nie wiadomo od dzisiaj, to wiadomo praktycznie od początku mojego kanału, że chcę dołączyć do programu partnerskiego, a żeby to zrobić, muszę mieć 1000 subskrypcji, no i tam wyznaczony czas godzin oglądania, ale to się załatwi, więc klikajcie ten biały przycisk o nazwie subskrybuj i myślę, że w tym kierunku będę się rozwijał na kanale, ale to nie będzie główna seria. Myślę, że z przykrością, bo widzę, że kontentu z DSJ jest dużo na YouTubie i niestety będę musiał to skończyć. Aczkolwiek planuję to przenieść na drugi kanał, do którego wiadomo, link w opisie. Jeżeli to zrobię, no to dam wam link w opisie. Tutaj będzie kontent ciekawostkowy, newsy ze świata skoków, piłki, sportów, ale bardziej skoków, piłki. No i tak chcę rozwijać kanał. Jeśli wam to się spodoba, możecie mnie subskrybować, żeby wam się wyświetlały powiadomienia o moich nowych filmach i trzymać się, cześć!